Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Nazywam się Marzena Kwiatkowska, jestem naturoterapeutą, neurorefleksologiem twarzy. I słuchajcie, jestem dzisiaj bardzo mocno podekscytowana, bo temat mamy absolutnie fascynujący, bardzo interesujący, pachnący, ale bardzo istotny pod kątem budowania też naszego zdrowia. Dlatego zdecydowałam się na ten temat z Wami porozmawiać, bo będziemy mówić o suplementacji naszej skóry. I jeżeli jesteś mężczyzną, to proszę nie uciekać z tego spotkania, bo ten temat również bardzo istotnie dotyczy również panów. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o odporność, to dziś wszyscy to słówko już znają, każdy już zna, jak funkcjonuje układ immunologiczny, wszyscy o tą odporność dbają, każdemu leży na sercu i wszyscy o nią zabiegamy. Ale nikt nie uzmysławia sobie, że budowanie naszej odporności to jest również dbanie o nasze bariery, na przykład mechaniczne czy czynnościowe. I dzisiaj na temat takiej pierwszej bariery mechanicznej, jaką jest nasza skóra, ale pamiętajcie, że tą barierą mechaniczną również są błony śluzowe układu oddechowego, pokarmowego czy układu moczowo-pchciowego, a w szczególności śluzowego. Tych układów, to jeszcze raz podkreślę, nasza skóra jest taką pierwszą barierą mechaniczną. I po co jest nam właściwie nasza skóra? Po to, żeby właśnie dbała o to, żeby żaden patogen z zewnątrz, w postaci na przykład bakterii wirusów, czy jakichś innych patogenów nie przeniknął do naszego organizmu do środka. I jeżeli nasza skóra ma taką funkcję, to powinniśmy o zdrowy wygląd skóry dbać nie tylko ze względów właśnie na urodę. Na wygląd, ale przede wszystkim ze względu na nasze zdrowie. Dlaczego? Bo poprzez pory naszej skóry mogą wnikać do naszego organizmu bardzo wiele szkodliwych substancji z zewnątrz i nie tylko szkodliwych substancji, ale również patogenów, o którym Wam już wspomniałam na początku. Więc mając taką informację, dobrze jest zastanowić się, co my właściwie kładziemy na naszą skórę, czyli jakich używasz kosmetyków, jakich używasz środków czystości, proszków do prania, bo pamiętajcie, że piorąc różne ubrania, Ty również zakładasz je. Na naszą skórę. Ubrania są e, najbliżej e, twojej pierwszej bariery mechanicznej, e, mechanicznej jak i, jaką jest e, właśnie e, nasza skóra. I tutaj e, macie właśnie taki slajd, który nam uzmysławia, jak to jest, e, na czym właśnie polega ta bariera. Mechaniczna. Bardzo ważne jest, że to, czego używacie blisko skóry albo na, wręcz na skórę, żeby było naturalne, a ściślej mówiąc, żeby było organiczne. I za chwilę wytłumaczymy sobie różnicę między tymi pojęciami, bo ja również, mimo że mam szeroką wiedzę, i mam naprawdę sporo doświadczenia i praktyki. To dopiero ktoś niedawno uzmysłowił mi właśnie różnicę między znaczeniem naturalnym a organiczny. Ale teraz, czyli My chcemy kłaść na naszą skórę tak naprawdę takie, czy kosmetyki, czy używać takich środków czystości, żeby one były bez chemii, żeby nie powodowały podrażnień na skórze, żeby nie powodowały żadnych zaczerwienień, żadnych wysypek, egzem. Bo słuchajcie, jeżeli na przykład z powodu, że ta, krótko mówiąc, niedobrego kosmetyku dopuścisz do powstania rany na skórze, to w tym momencie jest przerwa. Twoja pierwsza bariera mechaniczna, i poprzez tą ranę mogą dostawać się różne niepożądane substancje z naszego środowiska zewnętrznego. I to się tak fachowo mówi: że ze środowiska zewnętrznego dostają się patogeny do środowiska wewnętrznego, a w takiej sytuacji po prostu trudniej jest utrzymać tą naszą pierwszą odporność. I dlaczego ja, jako terapeuta, będę mówiła do Was tak naprawdę, co używać do pielęgnacji skóry twarzy? Bo po pierwsze, pewnie ze mną się zgodzicie, że w dzisiejszych czasach. Właściwie ta granica między pojęciem kosmetyki a medycyną jest bardzo cienka. Właściwie ona w wielu momentach się zaciera. Dlaczego? Dlatego, że dzisiejsze kosmetyki bardzo głęboko wnikają w poszczególne warstwy naszej skóry i tam właśnie wchodzą w reakcje z naszą skórę. Zachodzi tam bardzo dużo szereg reakcji chemicznych, a w tym momencie już musimy zacząć myśleć właśnie o naszym zdrowiu. A po drugie, tak jak się przedstawiłam, jestem neurorefleksologiem twarzy i bardzo mocno leżą mi na sercu wszystkie tematy dotyczące twarzy i utrzymania zdrowia twarzy, a także jędrności, elastyczności skóry, bo taka jędrna i elastyczna skóra, pamiętajcie, to jest pierwsza bariera mechaniczna, bariera, która chroni nas przed niepożądanymi sytuacjami. I w medycynie naturalnej bardzo mocno zwraca się uwagę na to, co używasz w bliskim kontakcie ze skórą. I mówi się, że możesz położyć na swoją skórę czy na twarz to, co sama byś mogła zjeść. I jednak ja ostatnio jak właśnie konstruowałam ten wykład dla Was, zastanawiałam się jak to było dawniej, że nasze mamy i nasze babcie znały tylko krem Nivea, plus pamiętam jak robiły sobie maseczki z naturalnych właśnie darów natury, a to były warzywa, owoce, czyli jakieś ogórki, jakaś truskawka. I tak naprawdę one po prostu nie wiedziały, że te truskawki, ogórki fachowo nazywają, że, że nazywają się fitoskładniki, czyli korzystają one z tych dobrodziejstw naturalnych, a szerzej mówiąc czy głębiej mówiąc, właśnie z fitoskładników. A czym są te fitoskładniki? To są aktywne substancje pochodzenia roślinnego. I teraz powinniśmy sobie uzmysłowić taki temat, że każdy kosmetyk czy suplement organiczny jest naturalny, lecz nie każdy preparat naturalny, czyli np. Na kosmetyk czy suplement naturalny, jest organiczny. Dlaczego? Dlatego, że to zależy w jaki sposób składniki zawarte w danym suplemencie czy kosmetyku. Były uprawiane. I słuchajcie, jeżeli chodzi o, yy, yy, o to słówko naturalny czy organiczny, to w kontekście odżywiania znaczy to troszkę co innego. Ale w kontekście kosmetyków również słówko naturalny i organiczny ma swoje definicje. Dziś przypominam, mówimy o suplementacji, czyli o odżywieniu naszej skóry, więc w kontekście kosmetyków słówko naturalny oznacza po prostu taki, który został uzyskany z surowców pochodzenia roślinnego, mineralnego lub zwierzęcego, na przykład wosk i lanolina, yy, czyli nie ma tutaj w składzie miejsca na silikony, parabeny czy oleje mineralne, a ich produkcja powinna dbać o dobrostan ziemi, ale też dobrostan roślin i zwierząt. Znowu to słowo organiczny. Znaczy w kontekście kosmetyków tyle, że to jest taki preparat, w którym minimum 90% są to składniki roślinne, które pochodzą z kontrolowanych upraw organicznych. Dlaczego z kontrolowanych upraw organicznych? Dlatego, że przy takim sposobie uprawy roślin zakazane jest właśnie stosowanie pestycydów, sztucznych nawozów, a praktykuje się na takich farmach naturalne metody walki, na przykład ze szkodnikami albo z chorobami roślin. Składniki takie nie mogą być poddawane modyfikacji genetycznej, zakazane jest również stosowanie substancji syntetycznych, czyli np. ftalanów, glikoli, parabenów, sztucznych barwników, silikonów i olejów mineralnych czyli dobrze jest sobie uzmysłowić szczególnie w dzisiejszych czasach jaka jest różnica między słowem naturalny a organiczny i w kontekście artykułów spożywczych i w kontekście suplementów i w kontekście uważam kosmetyków i w kontekście nawet yy, czasami środków Czystości, żeby produkty kupowane przez Was yy, po prostu spełniały Wasze wymogi, bo my często w głowie mamy y, jakby pojęcie słowa organiczny. A tymczasem y, zadowala nas produkt, na którym y, pisze naturalny. Ja wiem, że Wy już tak nie będziecie y, myśleli, dlatego że dzisiaj usłyszeliście to ode mnie, a ja y, niestety też nie byłam taka mądra i też to usłyszałam od kogoś, y, więc y, tą informację puszczam dalej w świat. Niech ona pracuje dla dobra każdego z nas. I teraz opowiadając Wam o suplementacji, czyli o odżywieniu naszej skóry, chciałam Wam przedstawić kolejną firmę, której jestem fanką, bo już wiecie, że jestem fanką firmy Nutrilite w kontekście suplementów, ale jeżeli chodzi o kosmetyki, to jestem fanką firmy Artystry. I słuchajcie, słówko artystry znaczy tyle co mistrzostwo. I kosmetyki artysty Skin Nutrition, bo o, tak, o takich produktach czy o takiej serii kosmetycznej będę Wam dzisiaj mówiła, powstały tak naprawdę w, z połączenia sił dwóch firm. Oczywiście firmy Nutrilite, która właśnie jak już wiecie, uprawia swoje rośliny na certyfikowanych farmach organicznych. I firmy artystry, jest to firma kosmetyczna, a obie te firmy mają łącznie 145 lat doświadczeń, co uważam, że to jest absolutna hitowa informacja, bo jeżeli ja mam zaufać, i też moi pacjenci też mają zaufać, i oddać swoje zdrowie i wygląd i urodę. To tylko takim firmom, które tak naprawdę mają właśnie bardzo duży okres czasu doświadczeń, a ten okres czasu to jest aż 145 lat. I odtąd, tak naprawdę, wszystko brzmi jak bajka, bo można by to było w ten sposób spłętować. Że jeżeli chodzi o firmę NutriLite czy artysty, czyli jeżeli chodzi o suplement czy o kosmetyk, to wszystko zaczyna się od przygotowania gleby pod uprawę, od zasiania nasion. I od tego, że te nasiona w tej glebie sobie mieszkają, dojrzewają, kiełkują, wyrasta z tego roślina, i bez żadnej chemii może ona sobie spokojnie dojrzewać. I nasycać się przede wszystkim minerałami i witaminami już od samego początku. Ja to tak może bardzo głośno i dobitnie mówię, bo mnie taki sposób uprawy absolutnie zachwyca. Bo składniki właśnie zawarte w tych kosmetykach a Artistry Skin Nutrition pochodzą właśnie z certyfikowanych farm albo Nutrilite Farmy, albo z innych farm, ale również certyfikowanych. Czyli możemy tutaj powiedzieć, że są to jak najbardziej uprawy organiczne. I podobnie jak w suplementach, w kosmetykach również istnieje taka zasada, że każdy produkt jest próbką firma ma taką filozofię, że każdy produkt jest próbką więc możesz sobie używać przez okres trzech miesięcy i jeżeli produkt Ci się nie spodoba albo Ci nie posłuży czy z jakichś innychkolwiek powodów nie jesteś zadowolony zadowolona, możesz produkt oddać i firma wraca pieniądze więc już ta gwarancja satysfakcji pokazuje nam z jakimi my tutaj firmami mamy do czynienia i o czym my tak naprawdę y, mówimy. Ale wróćmy do zdrowia naszej skóry, czyli do tej pierwszej naszej bariery mechanicznej, bo ja jako neurorefleksolog twarzy, ale tak naprawdę nie tylko ja, uważam, że my mamy zdrowie wypisane na twarzy. Czyli co to znaczy taka zdrowa skóra, bo to jest też dobrze sobie o tym powiedzieć, Że wtedy jesteś zdrowa, jeżeli twoja skóra jest pełna blasku, jeżeli nie ma żadnych przebarwień, zaciemnień, jeżeli nie jest twoja skóra sucha, szorstka, wręcz pergaminowa, jeżeli nie masz wyprysków, zaczerwienień, egzem, zmarszczek, to wtedy możesz powiedzieć, że jesteś zdrowa, że twoja pierwsza bariera mechaniczna, czyli twoja skóra spełnia swoje. Funkcje. Yy, I tak naprawdę, jeżeli ktoś. Potrafi e, diagnozować z twarzy, tak jak na przykład neurorefleksolodzy, e, no to taka diagnoza z twarzy jest dla ciebie tak naprawdę szeroko i daleko posuniętą profilaktyką, bo po tych oznakach na twarzy można stwierdzić, e, co ewentu, czym powinna się już zająć, e, jakim aspektem swojego zdrowia, a też e, można nie dopuścić do powstania wielu nieprzyjemnych sytuacji, e, w przyszłości, ale wróćmy do naszej skóry. Jeżeli już my mamy zdrową skórę, to czego to ona zdrowa wiecznie nie będzie. Ona musi również dostawać odpowiednie składniki odżywcze, ale oprócz składników odżywczych nasza pierwsza bariera mechaniczna potrzebuje również składników ochronnych i regenerujących po to, żeby była jędrna i elastyczna, a pamiętajcie, że jędrna i elastyczna bariera mechaniczna nie dopuści, że przez takie, ja, ja to nazywam niefachowo rozrzedzoną skórę, czyli poprzez pory skóry czy przerwana ciągłość skóry mogą się dostać również niepożądane substancje czy wręcz niepożądane patogeny. I teraz jeszcze raz powiem, że seria, którą jestem absolutnie zachwycona, jest to seria Artistry Skin Nutrition. Za chwilę Wam udowodnię, dlaczego ja jestem nią zachwycona, ale formuła tych kosmetyków została stworzona tak naprawdę przez zespoły naukowców, badaczy, którzy uważają, że pięknie i młodo wyglądająca skóra. To jest zdrowa skóra, e, czyli uważają podobnie jak ja. I e, jeszcze raz podkreślę, że uroda owszem, swoją drogą jest ważna, ale to, jaki jest stan Twojej urody, jak bardzo pięknie wyglądasz, e, to jest zależne od Twojego stanu zdrowia, a dla mnie to zdrowie to jest, przed, to jest przede wszystkim priorytet. Yy, naukowcy firm <coughs> Artistry i Nutrilite tak naprawdę przebadali tysiące roślin i kompleksów roślinnych, yy, które współdziałają ze sobą, wyodrębniając takie roślinne czy takie formuły roślin, które dawały tak naprawdę realne rezultaty. Czyli ja tu mogę zagwarantować Wam, że kosmetyki są skuteczne i tak naprawdę nie tylko ja, ale również panie czy panowie, którzy już w moim gabinecie mogli doświadczyć używania tych kosmetyków i sami mogli wyrobić sobie swoją opinię na ten temat, a to opinia jest jak najbardziej korzystna i pozytywna. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kosmetyki. W swoim składzie posiadają to wszystko, co widzicie na slajdzie pod tytułem Kosmetyczna Wyjątkowość, ponieważ posiadają fitoskładniki. Jeszcze raz przypomnę: fitoskładniki oznacza tyle, że to są aktywne substancje pochodzenia roślinnego, które właśnie suplementują naszą skórę, uzupełniają niedobory. I są w stanie przywrócić jej prawidłowe funkcjonowanie, czyli wprowadzić naszą skórę w homeostazę. W tych kosmetykach. Czyli, albo w tych produktach, yy, zawarte są również promotory przenikania. Czym są te promotory przenikania? Otóż są to takie substancje, yy, które pomagają dotrzeć głębiej substancjom aktywnym, np. fitoskładnikiem i działają na takim poziomie skóry, na którym my chcemy, żeby one zadziałały. Jest tu też taka formuła clean beauty. Czyli tutaj jest do minimum ograniczone ryzyko podrażnień i alergii, bo nie mamy tutaj żadnych ftalanów, parabenów, lotnych silikonów. Brak jest też substancji odzwierzęcych, czyli są to produkty 100% wege czyli już po tych informacjach widać jaka bardzo wysoka jest dbałość o tą naszą pierwszą barierę mechaniczną, czyli naszą skórę. A tak naprawdę wege dzisiaj są całe rzesze ludzi, szczególnie ludzi młodych i dla nich jest to bardzo istotne, żeby właśnie nie było tam żadnych substancji od zwierzęcych, czy w kosmetykach, czy w rzeczach, którzy, których oni używają. Dalej w tej serii mamy również substancje, keroplastyczne, substancje keratoplastyczne, które występują w preparatach myjących, co to oznacza? To oznacza, że właśnie te substancje potrafią oderwać martwe komórki naskórka. I odkryć na światło dzienne świeżą skórę. Bo tak naprawdę na naszą skórę wpływa mnóstwo czynników zewnętrznych. Dlatego ona wiecznie jest brudna, plus sama nasza skóra produkuje na przykład łój i pot. Do których dodatkowo jeszcze przylepiają się zanieczyszczenia z zewnątrz też pamiętajcie, że nasza skóra co 40 minut produkuje około 1 miliona martwych komórek, które nam zalegają na naszej powierzchni, a ten właśnie martwy naskórek powoduje, że nasza skóra nie ma blasku, że nie ma tej witalności, że nie ma w niej po prostu życia, czyli każda świadoma osoba powinna wiedzieć, że prawidłowe oczyszczanie powinno być bardzo delikatne, ale też bardzo skuteczne. Najlepiej, żeby takie oczyszczanie było podwójne, zwłaszcza wieczorem, bo najpierw szczególnie panie pozbywają się makijażu, a dopiero potem myjemy dokładnie naszą skórę. I w tej serii występuje również keratoplastyczny mocznik. Jest on połączony z kwasem mlekowym, a to udaje nam naprawdę niezwykłe, jakby od razu takie uczucie wygładzenia. Ale ważne jest w tej kosmetycznej wyjątkowości, że tutaj mają szereg substancji budulcowych są to oleje roślinne, naturalne, na przykład chia, na przykład olej sojowy, na przykład olej perilla i na temat każdego z tych olejów można by było bardzo długo mówić, ale ja już nie mogę dzisiaj rozwijać tego tematu, ale również występują tutaj ceramidy, które codziennie budują i zabezpieczają nam naszą skórę. Bo codziennie, tak jak mówiłam, na skórę wpływają nam czynniki zewnętrzne, ale też niestety czynniki wewnętrzne, czyli na przykład wolne rodniki, na przykład praca układu hormonalnego, tak zwany stres oksydacyjny, czy przewlekły stres, który nam powoduje wystrzelenie kortyzolu, a to tak naprawdę robi spustoszenie na naszej skórze. Oprócz tego występują tu proteiny, one służą do wzmacniania białek podporowych, stymulują one nam również syntezę kolagenu i elastyny. Takie substancje wprowadzane są po to, aby właśnie zapobiegały degeneracji kolagenu i elastyny, bo pamiętajcie, że mamy coś takiego jak enzymy kolagenaza i elastaza. Które aktywowane są na przykład pod wpływem stresu i wtedy właśnie zjadają nam ten kolagen i elastynę. Yy, więc sobie yy, od, sami odpowiedzcie na pytanie, czy wasze życie jest bezstresowe, żebyś mogła w bezpieczny sposób utrzymać wysoki poziom kolagenu elastyny, a co za tym idzie, jędrną elastyczną skórę, a co za tym idzie, bardzo zdrową barierę mechaniczną. Występuje tutaj również karnozyna. Karnozyna ona zapobiega procesowi glikacji. A czym jest, taka, czym jest proces glikacji? Glikacja po prostu przyspiesza starzenie naszej skóry, bo inaczej, cukier, który krąży we krwi, przyłącza się do kolagenu i do elastyny. Te kosmetyki również dbają o naszą mikrobiotę, szczególnie w tonikach. Toniki nie tylko służą do przywracania prawidłowego pH naszej skóry. Ale również te toniki akurat dbają o naszą mikrobiotę, bo musimy pamiętać, że, do, że ta mikrobiota pozytywna, czyli dobra, nie mieszka tylko w naszych jelitach, nie mieszka tylko w układzie pokarmowym, ale tak naprawdę jest na naszej skórze i dobrze jest sobie ją zasilać czy o nią dbać. Mamy tutaj również kwas hialuronowy. Jest to taki kwas, organizm produkuje sam, ale w miarę upływu czasu po prostu, czy musimy go uzupełniać, bo zaczyna nam go brakować i kwas hialuronowy to jest taka większa cząsteczka, która w większości przypadków niestety pozostaje na powierzchni skóry, a nie wnika nam głębiej w skórę, ale tutaj mamy kwas hialuronowy o mniejszych cząsteczkach, który jest w stanie penetrować głębsze warstwy naszej skóry. Co robi kwas hialuronowy? On znowu zabezpiecza nasze białka, które bez odpowiedniego nawilżenia i właśnie kwas hialuronowy działa tak jak gąbka, czyli przyciąga nam wilgoć z otoczenia, ale też przyciąga nam wilgoć z toniku czy na przykład z kremów i w ten sposób y, opiekuje się właśnie kolagenem i elastyną, y, czyli one dzięki kwasu, y, kwasowi hialurionowemu pęcznieją, stają się bardziej elastyczne, ale to jest taka uwaga, żeby twój kwas hialuronowy mógł działać, to potrzebujesz po prostu mieć odpowiednią podaż wody, a ja mogę powiedzieć, że potrzebujesz dużo pić, bo to co ja zauważam u siebie w gabinecie wśród ludzi, to niestety, że wszyscy pijemy za mało wody, czyli za mało się nawadniamy. Mamy tutaj taką, taką substancję jak acetyloglukozaminę. Acetyloglukozamina działa bardzo pozytywny sposób na tkankę łączną, a pamiętajcie, że w tkance łącznej zawieszone są nasze komórki, czyli mieszkają nasze komórki, dlatego to jest takie bardzo istotne i mamy tutaj glukonolakton. Glukonolakton to jest to taka formuła czy taka substancja, która nam wspaniale odrywa stare komórki martwego naskórka, odsłaniając świeżą skórę, ale też glukonolakton przyspiesza gojenie ran, więc też nie jakby łagodzi podrażnienia i na przykład może łagodzić takie podrażnienia podrażnienia podczas golenia. W tych kosmetykach również jest, zawarta jest woda morska wysoko zmineralizowana, która uzupełnia też naszą skórę w minerały. A pamiętajcie, że ja zawsze podkreślam, że ważniejsze jest to, z czego Twoje ciało jest zbudowane, a nasze ciało zbudowane jest z minerałów. I oczywiście mamy tutaj filtry trzydziestka, i te filtry chronią nas przed szkodli, szkodliwym promieniowaniem nie tylko słonecznym. Ale również przed, powiem to w sposób może niefachowy, przed emisją promieniowania komputerów. Czyli, jeżeli ktoś długo pracuje, a my dzisiaj wszyscy bardzo dużo pracujemy online, bardzo dużo jesteśmy obecni przed różnego rodzaju komunikatorami, to jak najbardziej filtry w kosmetykach są potrzebne i to już w ogóle nie podlega dyskusji. I w kosmetykach są niekomedo, niekomedogeniczne, czy trudne słowo, jeszcze raz, niekomedogeniczne formuły. To znaczy tylko tyle, że nie zatykają one porów. Ale czy nie zatykają, to tak naprawdę ja wiem, że nie, moja córka już też wie, że nie, ale wy wszyscy powinniście sobie to sprawdzić. No dobrze, to przyjrzyjmy się. To te, te, takim substancją, którym ja absolutnie jestem zachwycona, czyli fitoskładnikom, aktywnym substancjom roślinnym. I jeżeli jesteś zainteresowana, tak jak ja, roślinami, to możesz bardzo wiele. E, informacji o fitoskładnikach doczytać na stronie Panacea, to jest bardzo dobra strona e, i polecam, jeżeli e, jesteś e, po prostu e, jakby ciekawa co jeszcze więcej robią rośliny dobrego dla nas e, ale absolutnym hitem e, w serii Artistry Skin Nutrition jest na przykład biała szałwia hiszpańska, inaczej Chia. Tak naprawdę posiada go każdy produkt z serii Artistry Skin Nutrition. Ta biała szałwia ma szerokie spektrum działania. No i jeżeli chodzi o odżywianie, to ona jest okrzyknięta jako super foods. Dlaczego? Dlatego, że zawiera bardzo wysoką dawkę np. kwasów Omega. A takie kwasy potrzebne są do prawidłowego funkcjonowania skóry. Zawarty też jest tutaj kwas linolenowy, a to powoduje, że możemy utrzymać elastyczność i jędrność oraz optymalne nawilżenie naszej skóry. Oprócz tego, czija też bardzo fajnie wygładza, odmładza jest to naturalny antyoksydant i działa też rozświetlająca. Ta biała szałwia hiszpańska w tonikach występuje w postaci liposomalnej, tak aby mogła głębiej penetrować naszą skórę. Również wspomaga nam tutaj równowagę mikrobi mikrobiomu naszej skóry, i to jest dlatego, ja uważam, że biała szałwia hiszpańska jest absolutnym hitem. Ale również bardzo ważnym fitoskładnikiem zawartym w tej serii kosmetycznej są owoce aceroli, czyli witamina C, bo tu wiadomo, że witamina C występuje jako silny antyoksydant, czyli wymiatacz wolnych rodników, działa też przeciwzapalnie i rozświetlająco, a witamina C również wspomaga syntezę kolagenu i elastyny. Również jest tutaj takie cudeńko, czyli taka roślinka jak stokrotka australijska, która rozjaśnia naszą skórę, ale to, czego ja się doczytałam, to potrafi likwidować również tak zwane plamy wątrobowe. Czyli panie w pewnym wieku, ten pewny wiek to już jest też mój wiek i plamy wątrobowe to jest bardzo ważny temat. Mamy tutaj również zawartą jeżynę. Ona jest bardzo często stosowana właśnie w chorobach skóry, w trądziku. Ona ma takie składniki, które ułatwiają odprowadzenie toksycznych metabolitów i różnych toksyn, więc działanie jeżyny jest absolutnie nie do przecenienia, jeżeli chodzi o detoks skóry. E, witamina e, e, to już wiecie też z poprzednich moich e, webinarów, że witamina E działa jako antyoksydant, ale na tej zasadzie, że tworzy naturalną barierę ochronną przed wolnymi rodnikami. E, aloes, i słuchajcie, aloes mówi się tak naprawdę, że jest to roślina bliska Bogu, więc to już dużo mówi. Taki aloes pod kątem skóry stymuluje wzrost fibroblastów, zwiększa elastyczność tkanek, wokół na przykład rany i powoduje wzrost produkcji kolagenu. Więc jeżeli aloes tak działa na rany, to słuchajcie jak on zadziała na naszą skórę, która jest zdrowa. W aloesie zawarte są na przykład glikoproteiny, a głównie związki tej frakcji to lektyny, czyli ściślej mówiąc aloktyna A i B. A po co ja o tym mówię? Mówię Wam o tym po to, że właśnie te aloktyny A i B stymulują wzrost naskórka i pobudzają aktywność układu odpornościowego. Czyli tutaj mamy ten kontekst zdrowotny budowania naszej odporności. Kolejna cudna roślina absolutnie, to jest pierwiosnek i mało kto wie, że właśnie pierwiosnek reguluje krążenie krwi, ale też odtruwa i oczyszcza organizm. No i słuchajcie, dlaczego te pierwiosnki mamy na wiosnę? No bo po zimie, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy tak naprawdę mamy właśnie w sobie dużo toksyn. To bardzo jest tutaj ta roślina na miejscu, bardzo potrzebna, ale pierwiosnek również zmniejsza wszelkiego rodzaju obrzęki i opuchnięcia, powoduje też przyspieszenie gojenia ran pooperacyjnych. Kolejnym cudnym fitoskładnikiem jest wiesiołek. Olej z wiesiołka tak naprawdę znany jest z kwasu, niektórzy mówią y lenowego i zostajmy przy tej nazwie, a ten kwas powoduje prawidłowy metabolizm. Wiesiołek również jest bardzo przydatny w leczeniu egzemy atopowej, różnego rodzaju stanów zapalnych i jest absolutnym wybawieniem dla skóry suchej. Znowu, lukrecja ma działanie przeciwzapalne i rozświetlające. No, jeszcze taka ciekawostka, że jest dobra na pamięć, ale no to nie pod kątem skóry, ale tak mi się przypomniało. Też świetnie działa, jeżeli chodzi o otyłość, ale lukrecja jest też cudna, jeżeli chodzi o walkę z wszelkimi wirusami, a szczególnie przeciwko wirusom układu oddechowego świetnie się sprawdza. No nie byłabym sobą, gdy gdybym Wam tej informacji nie przekazała. Znowu obecny kolejny fitoskładnik granat. Bardzo jest mocno ujędrniający i oczywiście jest to bardzo bogate źródło antyutleniaczy. Kolejnym superfoodsem obecnym w serii Artistry Skin Nutrition to jest komosa ryżowa, czyli inaczej quinoa. I tutaj ta komosa ryżowa połączona jest z algami, z kofeiną. E, tak wam powiem na marginesie, że kofeina niweluje sińce i różnego rodzaju zacienienia. Jest to ta kinoa połączona również z kwasami Omega, z Hesperydyną, a Hesperydyna nam wzmacnia naczynia krwionośne. E, obecna tutaj jest również kurkuma. Kurkuma jest mocno przeciwzapalna, przeciwnowotworowa e, i również taki hit jak hid, hydrolizowany owiec. Dlaczego mówię, że ten hydrolizowany owiec jest hitem? E, dlatego, że jest to roślina z fitohormonami. A te fitohormony zapewniają nam odsuwanie procesów starzenia na skórze. Bo tak samo jak dobra podaż hormonów zabezpiecza nam naszą młodość, witalność, tak samo fitohormony odsuwają nam nasze procesy starzenia skóry. I masło sza, niektórzy nazywają masło szea. Jak zwał, tak zwał, ale ono jest bardzo ważne, że występuje w serii regenerującej po to, żeby była bogata konsystencja tych kosmetyków. Wiadomo, że takie masło jest to kompleks tłuszczy, w skład którego wchodzą naprawdę bardzo ważne kwasy, bo to jest kwas oleinowy, stearynowy, linolowy, palmitynowy, linolenowy i arachidowy. Czyli samo takie masło jest naturalnym kosmetykiem o głębokim działaniu nawilżającym, zmiękczającym, przeciwzmarszczkowym. Chroni też bardzo skutecznie przed promieniowaniem słonecznym, czyli bardzo fajnie, że to masło zawarte jest w serii regenerującej. Kolejnym hitem, fitoskładnikiem jest rozmaryn. Tak, z ciekawości, jako ciekawostkę Wam powiem, rozmany Ryn to był Afrodyzjak Królowej Węgier, był wykorzystywany do wróżb miłosnych. Dlatego on tam występuje w pieśni legionowej i są tam takie słowa: O mój rozmarynie, rozwijaj się, więc nie bez potrzeby w tej pieśni on występuje, ale rozmaryn odnawia nam zdolności i funkcje ciała, jeżeli chodzi o starsze ciało. Dlatego on był okrzyknięty jako afrodyzjak. Jest też e, tak naprawdę niewiele takich e, remediów jak rozmaryn, które daje nam bardzo dużo korzyści i oczywiście możecie sobie doczytać, jakie to korzyści. Jest to też bardzo silny przeciwutleniacz, e, ale pamiętajcie, że odnawia nam nasze ciało może tyle. E, bardzo Was zachęci do e, właśnie używania tej serii kosmetyków. Szpinak tutaj występuje. No a czym jest szpinak? Jest to bardzo bogate źródło chlorofilu, a co robi chlorofil? Chlorofil dotlenia naszą skórę, poprawia jej koloryt, jest również taką substancją detoksykującą. Odmładza nam naszą skórę właśnie poprzez oczyszczanie naszych. Komórek, czyli nie dość, że mamy tutaj e, dzięki szpinakowi detoks, czy jeszcze mamy odbudowę i stymulację. E, występuje tutaj olej z wończy pachnącej. Jest to olej mało znany, ale na przykład w medycynie chińskiej wykorzystywany jest w dolegliwościach układu pokarmowego. E, ten olej ma silne właściwości antyoksydacyjne, czyli walczy z wolnymi rodnikami, ma również właściwości przeciwzapalne i jako ciekawostkę powiem, że ten olej ma silniejsze działanie uspokajające niż np. przykład olejek lawendowy. Występuje tutaj alga chlorella. Chlorella znowu jest algą, tak zwanym superfoodsem. Stosowana jest jako, jako alga dla skór wrażliwych. Ona bardzo dużo dostarcza składników odżywczych zmęczonej skórze i przede wszystkim zatrzymuje wodę w naszej skórze. Ceniona jest też ze względu na zawartość jodu, więc tutaj absolutny hit kolejny. Chlorella, jęczmień i tutaj jęczmień również występuje jako antyoksydant. Ale tak samo jak owiec, zawiera jęczmień fitohormony. Ale również, nie wiem czy wiecie, że roślina pod tytułem jęczmień odbudowuje i wzmacnia nasze mięśnie, na przykład mięśnie wokół oka. Dlatego ten jęczmień występuje w Artistry Skin Nutrition w kosmetykach, właśnie pod oczy. Kolejnym hitem jest grzyb kombucha, czyli kombucha, też przez innych nazwana. Jest to tak zwany grzyb długowieczności. Ten grzyb wzmacnia naszą skórę, podnosi nam owal twarzy, zmiękcza też napięcie tkankowe i sprawia, że nasza skóra jest po prostu wypełniona, czyli jest to taki grzyb cel detox. O odmładzanie, oczyszczanie komórek z substancji blokujących, yy, czyli z takich substancji, które nie pozwalają nam uwolnić witalności naszej skóry. <laughs> Występuje tu również mięta japońska. Arbus ma bardzo silne działanie antyoksydacyjne i ochronne. O kofeinie już wam mówiłam, że likwiduje cienie i wszelkiego rodzaju jakieś takie ciemne miejsca pod oczami. Występują tu również kwasy Omega. Na temat kwasów Omega jest nakręcony osobny webinar, więc nie będę dzisiaj Wam tutaj szczegółowo o tym mówiła. Hesperydyna już mówiłam, uszczelnia, naczynia krwionośne. I kurkuma, gdzie bardzo dużo już osób wie, co to jest kurkuma i wie, że ma działanie przeciwnowotworowe, ale też przeciwzapalne. Więc to jeszcze raz podkreślę, co absolutnie zachwyciło mnie w serii Artysty Skin Nutrition, to są właśnie te fitoskładniki, o którym Wam pokrótce Opowiedziałam. Każdy, na temat każdego z tych fitoskładników można by było nakręcić osobne spotkanie, i ono mogłoby być również bardzo długie. Więc spójrzcie, jak firma, artystry w połączeniu z firmą NutriLight, jakie nam podarowała naprawdę fascynujące kosmetyki dla zdrowia naszej skóry. I tutaj już tak szybciutko, ponieważ ja jestem neurorefleksologiem twarzy, zachwyconą tą linią pod kątem zdrowia, ale nie kosmetyczką, więc nie będę Wam szczegółowo opowiadać o kosmetykach, ale wspomnę, że mamy serię nawilżającą. W serii nawilżającej mamy piankę, czyli oczyszczanie, tonizowanie i nawilżanie. W takiej serii występuje, tak jak wspomniałam, kompleks opatentowanych składników narwilżających, które nam zabezpieczają naszą młodość, i te opatentowane składniki to są owoce aceroli, stokrotka australijska i jeżyna. Dlaczego to przed chwilą dowiedzieliście się? To jest taki kompleks współdziałających ze sobą fitoskładników. I tutaj widzicie nawilżającą piankę, oczyszczającą. Składniki myjące są pochodzenia naturalnego w tej piance. Z jednej strony bardzo delikatne, a z drugiej strony bardzo skuteczne. Tonik nawilżający i co jest takiego fajnego, no to już to mówiłam, ale podkreślę, że tutaj ta szałwia hiszpańska, czyli chia, występuje w postaci liposomalnej i tonik też dba o mikrobiom naszej skóry, czyli o nasze laktobacillusy. Nawilżający krem żel, to jest jednocześnie i krem i żel e, i dzięki temu e, nasza skóra jest bardzo głęboko nawilżona, ale nie ma tutaj oznak e, tłuszczenia. Dalej w tej serii nawilżającej występuje emulsja na dzień. E, emulsja na dzień po to, że jeżeli ktoś potrzebuje lżejszego kosmetyku, ale też potrzebuje nawilżenia i zabezpieczenia młodości, oczywiście z filtrem 30 i ten krem pod oczy z serii nawilżającej też tutaj jest obecny. Całą serię możecie sobie stosować jako pojedyncze kosmetyki. Możecie sobie stosować jako całą linię i to byłoby najbardziej pożądane i bezcenne. Ale też możesz łączyć jeżeli znasz firmę Artystry możesz łączyć to z różnymi innymi kosmetykami również firmy Artystry czyli z innymi kosmetykami firmy Artystry to chciałam powiedzieć. Następnie seria regenerująca. I ta seria zawiera taki opatentowany kompleks regenerujący, czyli szpinak, olej z wończy i kurkuma. No to myśmy sobie o tych fitoskładnikach opowiedzieli przed chwilą, i ta seria ma za zadanie odbudowywać i regenerować naszą skórę na poziomie komórkowym i działać oczywiście odmładzająco. I z tej serii mamy piankę oczyszczającą. Tonik zmiękczający, również dba o naszą mikrobiotę. Krem regenerujący na dzień, gdzie składniki są tak dobrane, żeby, był, żeby miały działanie ochronne, czyli żeby działały ochronnie na naszą skórę. Następnie z tej serii jeszcze mamy emulsję na dzień. Jest to lżejsza wersja, może być stosowana np. dla skór mieszanych czy przetłuszczających się, ale też potrzebujących właśnie działania przeciwstarzeniowego. Mamy krem regenerujący, czyli mamy tutaj w tym kremie regenerującym takie składniki, które wspomagają odpoczynek naszej skóry, ale też regenerację i aktywizują np. kwas hialurionowy. Oprócz tego jeszcze tutaj widzicie krem regenerujący pod oczy. Dalej absolutnym hitem jest krem liftingujący. To jest taki produkt ujędrniający, on jest najbogatszy jeżeli chodzi o zawartość fitoskładników, czyli zawartość tych wszystkich roślin, o których Wam opowiadałam, krem liftingujący. No i na sam koniec, właśnie z serii pielęgnacyjnej mamy również bardzo ważne oczyszczanie. I tutaj dostępny jest płyn miceralny do demakijażu i oczyszczania skóry. Co jest fajnego w tym płynie miceralnym? Yy, otóż to, że faza lipidowa yy, tego płynu przyciąga wodoodporne makijaże i wszelkie podkłady, a dodatkowo ten mły, płyn miceralny jest tak pomyślany, żeby odżywiał i regenerował nam nasze rzęsy i naszą skórę wokół oczu. Yy, oraz yy, krem do demakijażu, który nam usuwa zanieczyszczenia, w tym zanieczyszczenia PM2,5 yy, i również, żeby bardzo dobrze przyłączały się do tego żelu wszelkie wodoodporne formuły. Czyli pamiętajcie, oprócz np. pianki oczyszczającej, fajnie jest pomyśleć o tym pierwszym etapie oczyszczania, a ten pierwszy etap oczyszczania to jest płyn miceralny i krem do demakijażu. I jak zwykle rozgadałam się dzisiaj, ale jak sami tutaj widzicie temat jest naprawdę fascynujący i tak naprawdę chciałam, żebyście wiedzieli, że istnieją kosmetyki, które nie tylko powodują, że jesteśmy piękniejsi, ale jesteśmy zdrowsi, i na tym mi najbardziej zależało. E, więc e, jeżeli e, chciałabyś się, czy chciał dowiedzieć coś więcej, na, na dzisiejszy temat, czyli suplementacji odżywienia naszej skóry, jak najbardziej są y, możliwe konsultacje. Możecie do mnie zadzwonić, możecie do mnie wysłać maila, możecie również mnie spotkać w gabinecie. Jeżeli uznajesz, że te informacje są korzystne i komuś mogłyby ułatwić życie, to jak najbardziej możesz przekazać ten filmik innym osobom, wysyłając do nich linka. E, również e, e, wy macie szansę, czy możecie e, sprawdzić, bo ja mogę tutaj bardzo dużo mówić o tych kosmetykach. Ja je również posiadam w własnym domu, to już nie pokażę Wam na slajdach, ale proszę bardzo, ja również ich używam, i jeżeli Ty Chciałbyś czy chciałabyś używać tych kosmetyków, ale tak naprawdę jeszcze nie masz wyrobionej opinii na ten temat, bo Twoje opinie wytworzą się wówczas, jeżeli Ty je poznasz dotykając i używając na skórze. To informuję, że taka możliwość jest. Możecie ze mną się spotkać i możecie sami użyć tych kosmetyków, ponieważ ja je. Posiadam w domu, sama ich używam. Używa je moja córka czy mój mąż. Jesteśmy tym zachwyceni, ponieważ lubimy dbać o siebie, ale przede wszystkim lubimy dbać o własne zdrowie. Więc bardzo mocno Was zachęcam i bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze jedna informacja jest taka, że nadal pod tym filmem. Jeżeli nie masz ochoty się ze mną spotykać, a chcesz coś więcej wiedzieć na ten temat suplementacji na skórę, to odnośniki, czyli tak zwane linki do kosmetyków również są pod tym moim filmem. Możecie sobie wejść i wszystko obczytać, zobaczyć, ewentualnie jeszcze mnie dopytać. No i cóż, nasze spotkanie... Tak długo przeze mnie wyczekiwane, jak zwykle, bardzo szybko dobiegło końca. Dziękuję Wam za to, że jesteście razem ze mną, że mnie słuchacie, że macie do mnie sporo pytań, że możemy, mogę Wam po prostu cokolwiek więcej powiedzieć, być może poszerzyć Wam też świadomość pod kątem zdrowia i pod kątem dbania o siebie. Mam nadzieję, że czujecie moją wdzięczność, moją dobrą energię. Ja zawsze dziękuję za Was. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam dobrego wieczoru, pięknego jeszcze października, a my zobaczymy się 3 listopada na kolejnym webinarze dotyczącym szeroko pojętego dobrostanu czyli utrzymania optymalnego stanu zdrowia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.